No to dzień dobry miesiączki, w ten piękny dzień. Dzisiaj pokażemy Wam trening brzucha dla prawdziwych profów. W użyciu siłowni, drążków i tak dalej. Jesteśmy w na siłowni GoFit w Legnicy. To jest Adam, którego nie widzieliście w poprzednim odcinku. I dzisiaj pokażemy wam 4 ulubione ćwiczenia, które naprawdę dają nieźle, jeżeli chodzi o trening brzucha. To lecimy. Tak, no to pierwszym hardkorowym ćwiczeniem, które Adam zaproponował, są wznosy nóg do drążka. Tak. Czyli nie tylko kolan do klatki piersiowej w zwisie, ale również stopy mają dotknąć drążka i robimy takich serii 3, między 8 a 12. Tak? No to lecimy, pokaż. W ramach progresji, jeżeli ktoś nie jest jeszcze w stanie dotknąć tych nóg nogami drążka, może sobie po prostu zrobić na ugiętych nogach, na zmniejszonej dźwigni, podnosić sobie kolana do klatki piersiowej, ewentualnie w ramach progresji może to sobie zrobić na prostych nogach, w ten sposób. Staramy się nie bujać oczywiście. To był level pierwszy, to jest level drugi. A to do czego my dążymy? To jest dojść aż do drążka, nie? Jeszcze raz poprosimy. Jesteśmy w zwisie. Jest zwis, hop. I bardzo ważne jest to, żeby chyba się nie bujać. Tak. Czy możemy się bujać? No lepiej się nie bujać, ja się rozbujałem. No taki rozbujany chodzi po tej siłowni, jakbyś u siebie był. Dokładnie. Dobra, zobaczymy, czy ja tak kiedyś potrafię. Jeszcze nie buję. Czy gruby potrafi? Nagrywa się, czy się nagrywa? Nagrywa się. Czy gruby potrafi? Dobrze. Coś tam wchodzi. Mógłbym się bardziej rozciągnąć, żeby te kolana były wyraste. Ale jest dobrze. Dobra, lecimy dalej. Kolejne ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie, jakie będziemy wykonywać, to jest moje ulubione stanie na głowie. Sam, jak ktoś ma już troszeczkę gdzieś tam jakiegoś doświadczenia, dlatego to jest takie bardziej hardkorowe ćwiczenie. Okej, raz, dwa, trzy, osiem, sześć, pięć. To się kameruje. Już można? Okej, do stania na głowie. Ważna jest pozycja. Ja zawsze daję tak, żeby dłonie i głowa robiły taki trójkąt równoboczny. Czyli nie staję między dłońmi, tylko staram się zrobić tak, żeby był taki trójkąt równoboczny. I teraz sobie po prostu podnoszę nóżki, hop. Tutaj łapę sobie stabilizację, ręce mi cały czas pomagają łapać stabilizację. Brzuch cały czas spięty, nogi proste i tymi prostymi nogami schodzimy sobie niziutko, hop, i spinamy cały czas i do góry, raz, hop, dół, góra, brzuch cały czas spięty, brzuch trzyma nam cały czas tutaj tą pozycję, w której jesteśmy, hop, żeby było trochę łatwiej, można sobie zrobić takie kółka, hop. Tu zawsze jest troszeczkę łatwiej. W jedną stronę albo w drugą, hop. I możemy sobie zrobić kilka kółeczek w jedną albo kilka w drugą. Hop. Próbujesz? Próbuję. To próbuję. Dobra, ważne jest to, żebyś właśnie stał tutaj na czubku głowy, nie na czole. Brzuch spięty, brzuch trzyma tutaj tą postawę. To tak jak mnie to kiedyś tłumaczył właśnie w walce w stójce. Nogi swoje, a dół swoje, żebyś mógł kontrolować osobno twój kor i osobno nogi. Tak, no i teraz powolutku nogami w dół. Hop. Dół cały czas spina, cały czas spina. Spokojnie, też. Ważny aspekt jest, jakbyśmy mieli tracić równowagę, to bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie zrobili brodę. Trenujesz jiu-jitsu, więc pewnie dużo też się przewracać, robicie obrotów. Broda zawsze do klatki piersiowej, bo wtedy jak z tej pozycji możemy sobie zademonstrować. Zademonstrujesz? Jakbyś miał się wywrócić na plecy. Jakbyś się miał wywrócić na plecy, to ważne jest to,
żeby broda była blisko klatki piersiowej i wtedy się po prostu przeturlasz, zamiast walnąć tak, jakbyś miał walnąć plackiem. Jakbyś miał nieprzyklejoną tą brodę, to by po prostu upadł tak chamsko na plecy. Dlatego zawsze jak czujecie, że tracicie tą stabilność, broda do klatki piersiowej i naturalnie się po prostu przeturlacie w miarę wygodnie. Lecimy dalej. Moje kolejne ulubione ćwiczenie, takie robimy trzy serie, trójek, czyli robimy w poziomce, trzymamy nóżki wysoko, plecki proste, robimy 12 wznosów kolan do klatki piersiowej, potem od razu robimy 12 nożyc i 12 takich przekładanek. I to jest raz. Takich serii robimy 3. No to lecimy. Lecimy sobie normalne takie brzusz. Dokładnie. I od razu podmię to 12, robimy nożyczki. Nożyczki mamy cały czas w powietrzu. Bardzo ważne jest, żeby tutaj trzymać wszystko brzuchem, żeby nie obciążać lędźwi. Jeżeli czujecie, że ciągną was lędźwia, możecie sobie dać po prostu ręce z tyłu, podeprzeć się. O, w taki sposób. O, tu dalej pracuje brzuch, pracują nogi, ale lędźwie są odciążone, tak żeby po prostu nie robić sobie krzywdy. Tak jest. I teraz od razu chcę zrobić. I lecimy. Najlepiej jeszcze jakby to robić powoli. Powoli, trochę fajnie tak to się robi, zresztą trochę tak wyżej. Jak wyżej trochę podnosisz nogi, to tam mięsień się tak fajnie jeszcze spina, tylko o, dopiąć tu. Nie tylko wiesz, jakbyś pływał, tak tylko tu, o, żeby faktycznie ten ciężar nogi spinał ci brzuch, nie? No i co? No i kolejna propozycja, ostatnia, uwielbiam robić planka. Tutaj Adaś się pochwalił, że jego rekord to 16 minut. 16 minut w planku. No ja na planka powiem ci szczerze, że zawsze robię tabatę. 4 minuty, wiesz, 20 sekund tego, 20 sekund planka, 10 sekund przerwy, nie? 8 rundek po 20 sekund. I powiem ci, że bardzo często mi to starcza. Nie dziwię się. Także robimy planka. O, może wytłumaczysz planka, bo może też dużo ludzi robi źle planka. Okej. Okej, do planka. Będziemy potrzebować modela osoby ćwiczącej, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Okej. Ręce kładziemy się na przedramionach. Jesteśmy w podporze, podnosimy biodeczko do góry. Okej. Zepnij mięśnie brzucha, nogi mogą być bliżej siebie. Czyli mogą być razem połączone. Aha. Zepnij lędźwia, zepnij brzuch. Mhm. Lędźwie są w jednej linii z plecami, plecy muszą być proste. Ja mam ten problem, że te plecy jakoś mam takie, o, teraz miałbym mniej proste. Tak. Ale wtedy obciążam lędźwie właśnie, ja muszę mieć, o, jakoś tak, jestem bardzo niesymetryczny. Delikatnie podnieś sobie to biodro, żeby było w linii, nie? Okej. Okay. Zgięty brzuch, czujesz, że masz napięte? Tak, no. Ręce sobie rozłącz, żeby było troszeczkę trudniej. Mhm. I trzymam. I to jest pozycja, czyli nie robimy, nie jesteśmy tutaj. Nie jesteśmy tutaj! Tak, nie wyciągamy biodra do góry, bo wtedy rozluźniamy mięśnie brzucha, wtedy po prostu sobie stoimy, tak? Nie pracują w ogóle mięśnie brzucha. Okej, czyli to jest ta pozycja. I co teraz? Trzymamy. Teraz jest cecha charakteru. Jak długo? No, trzymamy po 20 sekund, tak? 4 serii. Tak, no myślałem, że tak możemy sobie zrobić, masz jeszcze 2 minuty, więc nie zdążymy. Tego zrobić na pewno razem, natomiast ja robię tak, włączam sobie, w ogóle polecam serdecznie, piszecie sobie Tabata na YouTubie, to macie różnego rodzaju playlisty, różne utwory. Przecież ja bardzo polecam Hansa Solo z Rysiem Peją. Nagrali w ogóle kawałek do Tabaty, po polsku rapują. Mega fajna motywacja, fajna inicjatywa, także wam serdecznie polecam. No i co, no i takie 4 ćwiczenia, jak będziecie sobie robić nawet 3 razy w tygodniu, to wydaje mi się, że będzie to bardziej efektywne niż łupanie po prostu brzuszków, 6 tysięcy brzuszków dzisiaj, 6 tysięcy jutro i to po prostu, no myślę, że lepiej zrobić sobie 3-4 takie ćwiczenia i mieć po prostu to z głowy, nie? Żeby nie machać po prostu. Jak najbardziej. Także to był Fit on Trip, to był Go Fit, to był Adaś,
Dzięki wielkie i dajcie znaka, czy te ćwiczenia Wam się podobają. I do zobaczenia w następnych odcinkach.